Prezydent. Wiceprezydentem miasta stołecznego Warszawy Paweł Rabieja. Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że z pewnym lękiem stoję przed Państwem w drugim dniu Forum Niemcowa, co jest o tyle właściwe, że dzisiaj tematem forum jest właśnie lęk. Lęk zazwyczaj paraliżuje, natomiast mnie osobiście raczej mobilizuje. Pozwólcie więc Państwo, że powitam Was bardzo serdecznie w drugim dniu forum. To wspaniała impreza i bardzo gratuluję Fundacji i cieszę się, że jako Miasto Stołeczne Warszawa jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia. To dla nas wielki zaszczyt i wielka duma. W Warszawie staramy się gościć międzynarodowe fora, międzynarodowe konferencje, takie, które mówią o wolności, które mówią o wyzwaniach, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Mocno angażujemy się również jako Miasto Stołeczne w dyskusję na temat wyzwań, chociażby klimatycznych. Uczestniczymy w bardzo wielu inicjatywach podejmowanych przez miasta europejskie i pozaeuropejskie, aby zmierzyć się z globalnymi problemami. Przed chwilą podpisałem też tutaj petycję, żeby w Warszawie była ulica Borysa Niemcowa. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, będę ją bardzo gorąco popierał, żeby Rada Warszawy taką ulicę w Warszawie, żeby Borys Niemców miał taką ulicę w Warszawie. Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Państwem kilkoma myślami jako polityk, jako samorządowiec, jako dawniej ekspert zajmujący się kiedyś zarządzaniem na temat lęku. Lęku i tego, co możemy z lękiem zrobić. Wydaje mi się, że Warszawa jest takim miejscem szczególnym, w którym o lęku warto rozmawiać, bo w końcu ma tytuł miasta nieustraszonego, miasta bohatera, które miało odwagę przeciwstawić się złu. Jest miastem dwóch powstań, miastem powstania warszawskiego w 1944 roku, właśnie obchodzimy 75. rocznicę zakończenia tego powstania, a także powstania w getcie żydowskim. I uczestnicy tego powstania doświadczyli dwóch skrajnych emocji. Lęku, strachu, ale także odwagi, także umiejętności pokonania tego lęku. To jest coś, co każdy z nas w Warszawie nosi dzisiaj jako pamięć i jako przestrogę. To, jak lęku doświadczać, ale to, jak z lękiem sobie również radzić. I pewnie dlatego dajemy sobie jako tako radę z dzisiejszym populizmem i pewnie dlatego wyczuwamy bardzo szybko w Warszawie ten autorytarny, populistyczny smrodek. I Warszawa, podobnie jak Stambuł, jest przykładem w zalewie populizmu, że można demokratycznie i pięknie i z klasą wygrać wybory samorządowe. To nie znaczy jednak, że się nie boimy. Myślę, że powiem prawdę, mówiąc o tym, że obywatele Warszawy, podobnie jak obywatele innych miast całego świata, doświadczają dzisiaj bardzo wielu lęków. Doświadczają strachu związanego z niepewną przyszłością planety, z rozwojem technologii, który postrzegają jako zagrożenie, z różnego rodzaju zjawiskami, z którymi trudno sobie poradzić. I ten lęk jest całkowicie zrozumiały. On jest bardzo głęboki i pierwotny. Psychologowie ten lęk zbadali i wiedzą, że sięga on najpierwotniejszych, najbardziej głębokich struktur ludzkiego mózgu. Ten zakorzeniony, pierwotny, gadzi strach jest w ludziach bardzo głęboki. I myślę, że nie należy nigdy o tym zapominać, że on jest i może być przez kogoś wykorzystywany. Yuval Noah Harari, który jest autorem Sapiens od zwierząt do bogów, mówi, że chcemy stać się podobnymi do naszych wyobrażeń o bogach. Ale zarazem w swoich głębokich strukturach mózgu mamy, jako ludzie, głębokie instynkty, które każą nam się po prostu ciągle różnych rzeczy bać. I autokraci i populiści doskonale sobie z tego zdają sprawę. Bezbłędnie rozpoznają, że rządzenie jest oparte w dużej mierze na strachu, bo strach jest, chcemy tego czy nie, cementem społeczności. Pytanie, czy z tym strachem jesteśmy w stanie coś zrobić? Zadaję sobie to pytanie bardzo często jako samorządowiec, ale zadaję sobie je również jako obywatel. I myślę, że to jest pytanie, które też powinniśmy zadać sobie wszyscy. A mówiąc wszyscy, mówiąc my, mam na myśli szerszą zbiorowość, nie tylko polityków, ale także ekspertów, wszystkich, którzy są dzisiaj sytuacją w swoich krajach, w swoich miastach zaniepokojeni. I szukając odpowiedzi na to pytanie, wydaje mi się, że po pierwsze powinniśmy przyznać, że strach po prostu istnieje, że strach jest emocją, jest zjawiskiem, które dotyczy nas jako ludzi. Zbyt długo chyba temu zaprzeczaliśmy, zbyt długo uważaliśmy, że człowiek jest istotą tylko i wyłącznie racjonalną, mądrą, kierującą się rozumem, rachunkiem ekonomicznym. Ale jest także istotą emocjonalną. W umyśle ludzkim ten strach przejawia się mieszanką uprzedzeń, mitów, marzeń, wyobrażeń katastrofy.
poczuciem braku spokoju, poczuciem rozdygotania, poczuciem napięcia, nerwowości, niepewności, obaw, popłochu, bardzo często przerażenia. To są uczucia, które bardzo wyraźnie widzimy zarządzając Warszawą, w Warszawie, w polskich miastach, w miastach europejskich, ale też w wielu krajach. Roztrój psychiczny, rosnąca agresja stają się coraz poważniejszym problemem. To nie jest tylko problem polityczny, on wynika z takiego głębokiego, nieuświadomionego bardzo często strachu przed przyszłością. Dopiero uznając, że istnieje strach, że ludzie są podatni na obawy, możemy formułować wnioski, jak przed tym strachem naszych obywateli chronić. I to drugie może być łatwiejsze, kiedy sięgniemy do doświadczenia tych, którzy na co dzień strachu doświadczają zawodowo. Do dzisiaj pamiętam rozmowę z wielkim polskim podróżnikiem Markiem Kamińskim, który zdobył w ciągu jednego roku 2 bieguny. Rozmowę właśnie o strachu, o tym, jak radził sobie podczas tej podróży, podróży ekstremalnej z uczuciem strachu. Podróżując, kiedy doświadczał tego podstawowego rodzaju strachu o przetrwanie i znajdował się w sytuacjach, w których zagrożenie było permanentne, pojął, że strach jest dobry. 2 miesiące na Morzu Arktycznym nauczyło tego polarnika oswajania strachu, traktowania go jako pewnego znaku ostrzeżenia. I tego, że tam, gdzie przechodzi strach, pozostaje już tylko ja, pozostaje tylko ktoś, kto doświadczył go i potrafi go później zwalczyć. I sądzę, że dlatego naszym wspólnym zadaniem, kiedy myślimy o tym, jak chronić nasze społeczeństwa, naszych obywateli przed strachem, strachem wykorzystywanym przez populistów, którzy wiedzą, jak na strachu grać, trzeba sięgnąć po rozwiewanie lęków i trzeba sięgnąć po jeszcze głębszą solidarność, a także po aktywność i bycie razem. Bo dobrą polityką i cechą dobrej polityki jest objaśnianie jasnej strony rzeczywistości, a nie granie na tych resentymentach i granie na tym, co ludzi przeraża, co ludzi boli. To powinna zapewniać polityka i to powinno zapewniać dobre życie społeczne, jeżeli nie chcemy oddawać pola populistom i autokratom na długie lata. Staramy się taką politykę prowadzić w Warszawie. Mówimy, Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest dla każdego. To było główne hasło naszej kampanii, bo Warszawa jest miastem, które chcemy, żeby było otwarte, chcemy, żeby każdy czuł się w nim dobrze, chcemy, żeby każdy był tutaj godnie traktowany, żeby każdy był poważany i każdy był ważny. To założenie, które nikogo nie wyklucza, które daje godność każdemu. Mógłbym o tym bardzo długo opowiadać, ale jestem przekonany, że na panelu samorządowym będzie o tym mówił były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, który jest tutaj. I to właśnie samorządy i podejście samorządów pokazują nam, jak można skutecznie tworzyć barierę przed populizmem, barierę przed strachem, przed tymi głębokimi uprzedzeniami i głębokimi lękami, które tkwią w naszych obywatelach. I ta samorządność, która jest w Polsce sukcesem, jestem o tym bardzo głęboko przekonany, tworzy dzisiaj jedną z najmocniejszych barier przed tym, żeby pełzający populizm sięgał jeszcze dalej. Ale to jest także wielkie zadanie dla ekspertów, dla mediów, dla każdego, kto czuje się tą sytuacją zaniepokojony, kto pełni rolę lidera społecznego w swoich środowiskach. Dawać otuchę, opowiadać się za wartościami i mówić głośno o tym, co jest dla nas cenne i ważne. Zamiast kluczyć, chować głowę w piasek i bać się zabrać głos wtedy, kiedy to świadectwo jest tak bardzo potrzebne. O tych strachach będziecie tutaj dzisiaj Państwo rozmawiać, o tym, jakie strachy rządzą polityką, o tym, jak wznieca go Rosja i inne kraje, o tym, jak się boimy i o tym, jak być może przestać się bać, o tym, jak strach paraliżuje samorządy i kulturę. Jestem bardzo ciekaw Państwa konkluzji, bo myślę, że one będą niezwykle istotne jako doświadczenie, jako recepta dla nas, dla tych wszystkich, którzy chcą poczucie strachu zmniejszyć. W wierszu do Marka Aurelego wybitny polski poeta Zbigniew Herbert napisał: już nad głową wznosi się srebrny larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Dzisiaj jest tak, że niebo rzeczywiście zaczyna mówić obcą dla nas wszystkich mową. Ale sądzę, że żadne zwycięstwo ciemnego lęku nie jest jeszcze przesądzone. Dlatego, że zło i podłość wielokrotnie było u bram naszych miast i wielokrotnie zostało odparte. I wierzę, że inaczej by nas tutaj nie było. Wierzę, że tak samo będzie
Tym razem dlatego, że każdy z nas ma wielką zdolność do przeciwstawiania się złu, wielką zdolność do budzenia w ludziach pokładów zaufania, pokładów miłości, pokładów solidarności. I myślę, że jestem pewien, że to poczucie znowu zwycięży, jeżeli będziemy o tym głęboko przekonani i jeżeli będziemy umieli wzniecać je w innych ludziach, jeżeli dobrze będziemy wykorzystywać i wzmacniać to, co odstrasza wszystkie demony. Solidarność, współczucie, otwarcie na drugiego człowieka. Bardzo dziękuję i życzę udanego forum. Bardzo dziękujemy panie prezydencie i dziękujemy za inicjatywę warszawską, przemianowanie ulic, jednej z ulic Warszawy nadanie jednej z ulic Warszawy imienia Borysa Niemcowa. Zachęcam wszystkich państwa o podpisanie takiej petycji. Można zostawić petycję na korytarzu w tej sali. To jest inicjatywa uruchomiona przez naszych partnerów w organizację Stowarzyszenie za Wolną Rosję. Teraz nasi goście, jako kolejny gość wystąpi przyjaciel Borysa Niemcowa, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, pan Adam Michnik. I zapraszam pana wystąpić przed nami i natknąć nas dzień dzisiejszy na tę dyskusję w sesjach równoległych. Przede wszystkim powiem kilka słów po rosyjsku. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mogę być i przemawiać na tym forum imienia Borysa Niemcowa. Ale teraz się przełączę na język polski, żeby uniknąć tego, o czym mój litewski przyjaciel Tomasz Węclowa mówi. Nie będę mówić na języku okupanta. Nie będę mówił w języku okupanta. Widmo krąży po Europie. Nie tylko po Europie. Trump i Putin, Salvini i Erdogan, Orban i Jarosław Kaczyński. Wszyscy oni śpiewają tę samą pieśń na różnych melodiach. Ta melodia, jak już mówił pan prezydent Rabi, się nazywa pełzający populizm. To jest niezwykle ważne. Rozumieć, że w tym, co ogarnęło dziś świat, to nie jest podział na prawicę i lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą żyć w społeczeństwie otwartym, w państwie demokratycznym, i na tych, którzy w takim państwie żyć nie chcą. Państwo Putina i państwo Trumpa mają tę samą wspólną cechę, co państwo Orbana i państwo Chaveza i państwo Kaczyńskiego i państwo Erdogana. Tą wspólną cechą jest rządzenie przy pomocy strachu. Ten strach to jest strach szczególny. To nie jest ten strach, którego doznawał mieszkaniec tej ziemi w epoce hitlerowskiej okupacji, kiedy go można było aresztować i rozstrzelać na ulicy. To nie jest ten strach, którego doznawał w latach stalinowskiego terroru, kiedy go można było z dnia na dzień wywieźć na kołymę
bądź do Karagandy. Ten strach, który wtedy oślepiał. Dzisiaj mamy do czynienia z takim strachem, który udaje przyjacielski projekt. To nie jest ten strach, który wyzwalali Jakobini, którzy powiadali, bądź moim bratem, albo cię zabiję. Nie, to jest strach, który powiada, rób tak i tak i będziesz mógł żyć spokojnie. Będziesz mógł żyć bez poczucia lęku. Bez tego strachu. Bez tego strachu. Którego powinieneś się bać. Którego ty должен бояться. I дело в том, что страх – это унижение. Человек, который живет в страхе, чувствует себя униженным. Он не является мастером своих мыслей, своих эмоций, своих деяний. Всем этим правит страх. Страх перед чиновником, перед начальником, полицейским. Это страх, который порождает ложь и лицемерие. Человек чувствует себя плохо, если он чувствует, что это не он управляет самим собой, но кто-то другой им управляет. Кто-то, кто применяет страх. Люди не любят, когда их... I dlatego ten człowiek dokonuje pewnego aktu samozakłamania. On sam sobie robi brainwashing. On sam sobie mówi, ja się nie kieruję lękiem. Ja się kieruję przekonaniem. Ja coś robię nie dlatego, że Jarosław Kaczyński mnie może wyrzucić z pracy. Nie dlatego, że on mnie może publicznie sponiewierać. Że może rozpętać nagonkę na moją rodzinę. Na moje dzieci. Na moją żonę. Na moich rodziców. Nie. Ja popieram Kaczyńskiego dlatego, że on jest dobry. To potrafi być choroba całego pokolenia. Wiktor Klemperer, niemiecki filolog, w swojej genialnej książce LTI, Lingua Terti Imperii, język III Rzeszy, opisuje, jak już po klęsce Hitlera, po śmierci Hitlera, ciągle młodzi Niemcy na ochotnika deklarowali swoje przywiązanie do Hitlera. Nie patrząc na rumowisko, które on po sobie zostawił. Ciągle w Rosji widzimy na ekranach 1 maja czy 9 maja mitingi na Placu Czerwonym, gdzie ludzie demonstrują z portretami Stalina. To się wydaje nieprawdopodobne. Jak to możliwe? No. Stalin, oprawca, morderca milionów ludzi. Wciąż jest czczony. Dlaczego? Bo ci ludzie nie mogą się przyznać do tego, że kierowało nim strach i ogłupienie. W związku z tym oni racjonalizują. Stalin zrobił wiele rzeczy dobrych. Stalin uczynił Rosję wszechświatowym imperium. I kiedy dzisiaj obserwujemy tę taką pełzającą rehabilitację Stalina, to co to znaczy? To znaczy w każdym z naszych krajów,
że ten mdlący zapach strachu powraca. Odpowiedzią człowieka, który uległ strachowi na wyzwanie rzeczywistości jest, to widzimy w Polsce bardzo wyraźnie, to, co my nazywamy czasem symetryzm. To znaczy, się mówi tak, to prawda. Stalin popełnił pewne niedobre rzeczy. No ale przecież wszyscy popełniają na świecie niedobre rzeczy. Polityka to nie jest nic dobrego. Carowie też byli niedobrzy, a w Polsce? Czy rzeczywiście Kaczyński jest gorszy niż tylu jego poprzedników? No to się mówi, że ta ekipa kradnie. Ale wszyscy kradli. No. Kto nie kradł? Ci kradną, się przynajmniej dzielą. No. I to jest ten mechanizm przekształcania strachu w zakłamanie. No. Ja wolę wierzyć w to, że postępuję w moim przekonaniu racjonalnie i godnie, niż wierzyć, że się po prostu boję. Bo powtarzam, strach i paraliżuje, i upokarza. To jest ten mechanizm opisany przez Ericha Fromma jako ucieczka od wolności. Ucieczka od wolności, ja się boję wolności, bo wolność oznacza odpowiedzialność. Ja się lękam wolności, bo wolę, żeby coś większego ode mnie, władza, instytucja, wzięła jakąś odpowiedzialność za mój los. Ja uciekam od wolności, bo widzę, że się pojawiły żywioły, których ja się nie spodziewałem. Hiszpański filozof Ortega y Gasset nazwał bunt mas. Co to znaczy? To znaczy, że na wielką scenę historii wkroczyły grupy społeczne, które przedtem tam były nieobecne. Wkroczyły z przekonaniem, że to jest nasz czas. Jeżeli z tego punktu widzenia przeanalizujemy całą psychologię ruchu bolszewickiego, to nagle odnajdziemy w tym inny sens. Wielu z nas odczytywało kiedyś te ideologie jako marsz ku wyzwoleniu. W przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Przed ciosem niechaj tyran drży, ruszymy z posad bryły świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. Kto to śpiewa? Myśmy myśleli, że to śpiewają ci, którzy idą do wolności. Tymczasem nie. To śpiewali ci, którzy byli zniewoleni, ale zmieniając tą przeszłość, ruszając posad bryły świata, oni są dalej mentalnie niewolnikami. Oni dalej są rządzeni przez ten strach w ich mózgu. I to oznacza, że niewolnik wyzwolony, gdy dostaje do ręki władzę, dalej jest niewolnikiem. Co prawda on ma moc niewolenia innych ludzi, ale dalej jest niewolnikiem i to widzimy. W tych krajach, gdzie bardzo często rządzący przyciągają do władzy mentalnych kryminalistów. I my w Polsce każdego dnia czytamy w gazetach o kolejnych skandalach, że nagle ci, którzy rządzą, są zwyczajnymi kryminalistami. Łapówkarzami, skorumpowanymi biznesmenami,
złodziejami, ludźmi, którzy bez skrupułów posługują się kłamstwem, strachem i przemocą. Co mi się wydaje ogromnie ważne. Rządzenie strachem jest potrzebne, jeżeli potrafimy nazwać wroga. Reżimy czy ruchy, które są stać się reżimami, nie mogą istnieć bez wroga. I tego wroga się konstruuje. To mogą być Żydzi, jak w III Rzeszy. To mogą być trockiści, jak w stalinowskim Związku Sowieckim. Kto to jest dzisiaj? Jak patrzymy na Polskę, to widzimy kolejne fazy. I jak wróg ciągle ten sam zmienia twarz, zmienia imię, zmienia język. Najpierw to był wróg liberalny przeciwko Polsce Solidarnej. Potem ten wróg miał twarz wroga z Brukseli. Bruksela się okazywała tym centrum zła, imperium zła. W Moskwie to wyglądało łatwiej. W Moskwie to się zamykało w prostym haśle liberały, pipiedierasty, naszy euroentuzjasty. W Polsce to było rozłożone na etapy. No. Więc najpierw to byli uchodźcy. To było coś niesłychanego. To jest naszym rosyjskim przyjaciołom trudno wytłumaczyć, dlatego że Rosja jest krajem wieloetnicznym, wielonarodowym. I w Rosji są prawdziwi muzułmanie. W Polsce ich de facto nie ma. Nie ma muzułmanów. I w ciągu niecałego roku nagle okazało się, że 80% Polaków w badaniach socjologicznych boi się muzułmanów. Jarosław Kaczyński w jednym z wystąpień powiedział tak, że trzeba bać się tych uchodźców, dlatego że oni przynoszą ze sobą takie bakterie, pasożyty. I od tych pasożytów może zachorować społeczeństwo nasze. Że w Szwecji istnieje i są dzielnice całe, gdzie obowiązuje szariat. Krótko mówiąc, od lidera rządzącej formacji usłyszeliśmy taką ilość idiotyzmów, że one by wystarczyły, żeby tym obdarować cały miliardowy naród Chin. To było coś niesłychanego. Okazało się, że w epoce globalizacji, tych wielkich tektonicznych wstrząsów, człowiek szuka czegoś, co może uchwycić, złapać się tego. To jest strach przed chaosem. I tym strachem wspaniale potrafią zarządzać wrogowie wolności. W latach stalinowskich takim kluczem, który pasował do wszystkich drzwi, był Lew Dawidowicz Trocki. Dzisiaj w naszym świecie takim kluczem jest George Soros. Jak się jest w Budapeszcie,
To widać na każdym rogu, autobusie, tramwaju, wykrzywioną twarz Sosorosa, jak tego strasznego, diabelskiego wroga. Rzeczywiście są ludzie, którzy go mogą nie lubić, dlatego że to on zafundował pierwszy stypendium dla Wiktora Orbana w Oksfordzie, kiedy Orban jeszcze był przyzwoitym, liberalnym dysydentem. Jak pisze, jak powiadał Misz Eckhart, Pan Bóg pisze prosto, ale po liniach krzywych. Dziś widzimy wyraźnie to, co na początku widzieliśmy tak w zarysach tylko, że ostatnim, najwyższym stadium bolszewizmu jest etniczny nacjonalizm. Na początku, byśmy patrzyli na Bałkany, wydawało nam się, że Milošević, który przeobraził się z lidera komunizmu serbskiego, wielkoserbskiego nacjonalistę, że to być może jest zapowiedź tego, co następuje, ale to nie było takie oczywiste. Dzisiaj to już oczywiste jest. Nacjonalizm etniczny to jest projekt dyktatorskiego reżimu, który powoli, krok po kroku, pożera, zaraża demokratyczne społeczeństwa jak rak. Atakuje zdrowe komórki. Się staje czymś szalenie, szalenie niebezpiecznym. Zgadzam się z panem prezydentem Rabijem, że ta gra nie jest skończona. Oczywiście w tej grze można wygrać, a można przegrać. Ale jak mnie nauczał mój mistrz i nauczyciel, profesor Leszek Kołakowski, że wprawdzie żadne zwycięstwo nie jest ostateczne, ale żadna przegrana nie jest definitywna. Ja myślałem o tym w Moskwie, kiedy z Aleksiejem Nawalnym spacerowaliśmy wokół tego miejsca, gdzie Moskwiczanie kładli kwiaty. To było to miejsce, gdzie został zamordowany Borys Niemców. Jest dla mnie coś symbolicznego w tym, że uczestnicząc w tym forum, sięgając pamięcią do moich rozmów z Borysem, mam poczucie, że wprawdzie został zamordowany, ale te sprawy, których bronił, pozostały żywe dla nas wszystkich. Ja pamiętam rozmowę z nim w jednej z restauracji moskiewskich, gdzie mu powiedziałem, wiesz, czytałem twoje wystąpienia, twoją książkę, ja mam wrażenie, że dla takich ludzi jak ja język rosyjski to nie jest język Breżniewa czy Putina. To jest język Andrija Sacharowa i twój. To jest język wolności. Dla mnie to było niesłychanie ważne, dlatego że
miałem poczucie, że u mnie w Polsce, w moim kraju, rusofobia to jest bardzo często język zniewolenia. To jest bardzo często język ogłupiania. To jest bardzo często język budzenia strachu. I ci sami, którzy mówią językiem ksenofobii antyrosyjskiej, oni sami bardzo często są gotowi jutro stawać na baczność przez rosyjskim kagiebistom. Jest pewna logika w tej pogardzie dla słabszych i w tym bezmyślnym posłuszeństwie wobec silniejszych. To jest ten okropny strach. Strach ludzi, którzy sparaliżowani stają się łatwym obiektem manipulacji. W Polsce, w Rosji, na Węgrzech dużo jest takich ludzi. Bardzo trudno jest powiedzieć, w którym momencie przyjdzie odrzucenie tego strachu i tego zakłamania. Bardzo trudno. Mnie moja biografia uczy optymizmu. Ja pamiętam czerwiec 80 roku, lato, ja już wtedy byłem w Komitecie Obrony Robotników i myśmy takie poczucie mieli, że żyjemy w społeczeństwie zastraszonym, w społeczeństwie sponiewieranym, w społeczeństwie zniewolonych umysłów, gdzie ta wspierana przez strach pasywność dominuje. I co się stało? W jednej stoczni w Gdańsku zwolniono z pracy jedną kobietę. I w ciągu miesiąca zastrajkowała cała Polska. Ja nie wiem, co teraz się stanie, ale wiem, że się stanie. Musi się stać. Głupota bywa silna. Strach bywa silny, ale nigdy nie jest wszechwładny i nigdy nie jest definitywny. Moja rosyjska koleżanka opala taką anegdotę o Putinie. Oto w Moskwie na ulicy mdleje człowiek. Dzwonią po karetkę po pogotowia. Przyjeżdża, wnoszą go do karetki. On nieprzytomny jest. Po kilku minutach odzyskuje przytomność i mówi: dokąd mnie wieziecie? Mówią: do kostnicy. Jak to? Ale przecież ja jeszcze żyję. Mówi: ale myśmy jeszcze nie dojechali. Jeszcze nie dojechaliśmy, towarzyszu Putin. Dziękuję Państwu za uwagę.